Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w rozdziale 7, to jest rozdział 7 części A. Nie wiem jaki będzie długi, czy będzie krótki. Z tego co widziałem jest krótki, bo to chyba jest pierwsze przejście przez katakumby. I to jest krótka misja, ale zrobię to osobno, tak po prostu. Wyruszyłem na poszukiwania siebie, żeby do końca tygodnia pociągnąć. Zostawiłem na koronie lodu wielu z moich wojowników. Będą się jego wojownicy to po prostu biesy. Jak zdołają. Powiedziałem jego wojowniki? Nie, jego wojownicy. A gdzie są twoje? Coś tu wlazło. Czy nie powinni się tu kręcić nerubianie? A przynajmniej nie umarli nerubianie? Sam się nad tym zastanawiałem. Na przykład Illidan. Do opuszczenia tego miejsca. Nie toś tylko my. Lol. Cały czas was obserwowaliśmy, martwe paskudy. Krasnoludy Muradina. To niemożliwe. Czy już wszyscy powstają po śmierci? Oni nawet nie umarli. Błąkamy się po tej przeklętej krainie, od kiedy zamordowałeś Muradina i skazałeś nas na śmierć. Nasz przywódca, Aelgun, zaprowadził nas do ruin, których udało się nam przetrwać. Ale was tu nie wpuści. No, super. Nie mamy czasu na te zabawy. Sapironie, do ataku! Ojej, smoczek. O! Biedny. Dobra robota, potężny Sapironie. Żałuję, że nie możemy cię ze sobą zabrać, ale trzewia ziemi nie są dla ciebie właściwym miejscem. Czas Beka, nie? Takiego smoczka sama. Musimy się śpieszyć. Ja mam pieska i w sumie jestem happy, a on ma smoka. Dość potężnego. No dobra. A co mamy do dyspozycji? Kurde, no nienawidzę wozów mięsa. Ty masz to strzelić na przykład? No, tak myślałem. Kliwo za każdego zabitego gula. Fajnie, że są dwa. I to tak trochę bez szału. Dobra. Ulecz, co to daje to? Może tu wlazą? Aha, drzwi się otworzyły. No dobra. Mam nadzieję, że tu nie ma jakiejś bazy, bo katapultę dali chyba nie bez powodu. Ładunki! Wysadźcie most, zanim się przez niego przedostaną! Nie! Zatrzymajcie ich zanim... Bum, bum, bum. To była zemsta za Muradina! O, Belgun. Teraz nigdy się nie przedostaniecie! Przez ten labirynt prowadzi wiele ścieżek, rycerzu śmierci. O, tylko inną. Easy. Odnaleźć inną. Kurde, już mnie tyłek od siedzenia boli, a dopiero co usiadłem. O Jezus, ale to ciśnie, to tam ta maszyna. Czymkolwiek to jest, wkurza. Mów, głupcze. Ostrze mrozu jest głodne. Nie do naszej potędze. Aha, mojej potędze. Zawsze myślałem, że mówi naszej. Dobra. Wiele ścieżek prowadzi. No dobra. Skoro tak mówisz, to okej. Bo tu rozumiem, że tędy raczej przejścia nie ma. Znaczy no, jakieś kraty są wstawione, ale to raczej nie jest przejście i tak czy siak. I tu to samo. Jest głodne. Nareszcie. O, nerubianie. Ostrze mrozu jest głodne. Czemu nas atakują? Jeszcze niby jego bracia są. To mi się bardziej podoba. Beka. Uważaj. Dobra. Nareszcie. Gul, ty sobie zjesz. Coś tam. O, tu jest pełno jajków. To też niedobrze. Dobra. Co znowu? Ostrze mrozu! Uderza! Ostrze mrozu. O, pieniążki. A po co pieniążki w takiej misji? Bardziej z ciekawości pytam. Czekają cię wieczne męki. Ostrze mrozu jest głodne. Dobra, idź po pieniążka. Ach, nareszcie. Ja lubię pieniążki. To mi się bardziej złoto. Weźmy je ze sobą. O, kiwie po co? Ale przyda teraz się. Ostrze mrozu. Misja, co to jest za misja? Odszukaj wszystkie skrytki ze złotem. Znaleziono 5. No, nie zależy mi tak. Tak szczerze. Ci nerubianie to twoi pobratymcy. Czemu okazują nam wrogość?
Wielu z nas zginęło w czasie wojny pająka i powstało ponownie w służbie króla Lisza. No tak. Ci jednak nigdy nie polegli i w swojej głupocie nadal walczą o wyzwolenie Nerubu spod wpływu plagi. No to tak średnio bym powiedział. Podoba. Ostrze mrozu jest głodne. To miejsce wygląda mi na jakiś skład. To ślepy zaułek. Musi tu gdzieś być tajne przejście. W swoim czasie byliśmy zdolnymi inżynierami. No skoro jesteście pająkami czy czymś, co w ziemi ryje, no to raczej to logiczne bym powiedział. O, wajcha. Dobra, mamy przejście. Będziecie cię. To pradawne składowisko Nerubian. Większość swoich skarbów trzymaliśmy w takich miejscach. Tuż za tym pomieszczeniem znajduje się przejście na niższe poziomy. Jak to wisi? Świetnie. Skoro już tu jesteśmy, to możemy wziąć sobie stąd mały. No, też tak myślę, Artasie. Ach, nareszcie. Aha, okej. Okay. Jest to na wieżę zagrożenie. Ostrze mrozu jest głodne. Tak myślałem. To mi się bardziej podoba. Aha, kolczasta obroża to jest ten ziutek. Dobra, z shiftem sobie rozwalimy te beczuje. Będzie nieopisany. Ostrze mrozu uderza. Czy coś cennego tu w ogóle wypadło? Będzie runa many, to też tak bez strzału bym powiedział. Nareszcie. Raczej bez strzału. Co znowu? Ej, no ale mógłby na przykład mieć właśnie pod jedynką wszystko, nie? O, znalazłem monety. Nieźle. Więcej złota. No, obawiam się, że jak te skały otworzę. No właśnie. To, że wyjdą na rubianie? No właśnie. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. Cymbał Albert. No cymbał, cymbał, no co powiesz, co zrobisz, no nic nie zrobisz, nie? Nerubianie, pewnie w klatce będzie jakiś Nerubianin, tak? Dobrze odmieniam, który będzie walczył w szrankach po naszej stronie. Uważaj, no nie, ale masz chociaż ty kulę mrozu. Nawet o tym nie myśl. Te skarby należą do krasnoludów. O, krasnoludów, pewnie. Raczej do króla Lisza, Karle. Zabieramy wszystko w jego imieniu. No cóż to. Cool wish. Katapulta niszczona prawie, ale jeszcze się tam trzyma. Ach, nareszcie. To za Muradina, potwory. Rozumiem, że można ich wysadzić. O tym mówiłem. No jeśli. Zrobili se kamikaza. No, spoko. Nareszcie. Ach, nareszcie. Dobra. Mikstura leczenia. Myślę, że Anubarak może ją na przykład wziąć. Dobrze. Jego podleczyć. Nareszcie. Ale sobie mocno mierbę zrobiłem, aż papy zdziera zda. Czołg! Króla Lisza! Oni! Rozwalić ich! Czas jest ulotny. Czołga nam niszczą. Znaczy, czołg nas niszczy. Nie nam, tylko on nas. Holender. Co znowu? Dobra. Czekają cię wieczne męki. Rozumiem, że nie wykorzystałem chyba dobrze potencjału tej beczki tutaj, ale... No nic. Drugi gulpat. Nareszcie. To mi się bardziej trudno. Ostrzem mrozu uderza. No i elo. Ach, nareszcie. O. Te przeklęte martwiaki! Poćwiartować je! Jezus, jakie te krasnoludy są głupie, nie? To mi się bardziej podoba. Tak, no offense, ale... Nareszcie. Ostrzem mógłby bardziej mózg używać, tak... Nie wiem. Nikt nie dorówna mojej potędze. Uważaj. Użyj paktu śmierci Artasa na żukach, aby przywrócić... No to ja wiem. Nikt nie będzie. No i super, że żuczka przewołałem po tej złej stronie. Strzelajcie do wszystkiego, co śmierdzi rozkładem.
Ty się naprawiły? Ej, ta maszyna się naprawia sama trochę automatycznie. Widzicie? No nieźle. Dobra, widzę tam złoto jakieś, jedno. Ale spoko, że się to naprawia samo. Co to? Rzucę, chodź tutaj. Dobra, no mamy większą armię. Szkoda, że nie pomyślałem o tym wcześniej po prostu. No proszę. Mo... To mi się bardziej podoba. No. Znowu złoto. Złoto dla mnie. Weźcie tyle, ile zdołacie unieść. Ale powiedz mi, po co ci to złoto? Tak, na no offense, ale... Co znowu? Co ty kupisz u króla Lisza? To nic nie kupisz, no. Ostrze mrozu. Służę tylko trollowi mrozu. Ile ty możesz mieć żuczków? Maksymalna liczba 5. My mamy akurat 5. Nikt nie dorówna no mojej potędze. Mów, głupcze. Nareszcie. Dobra. O, zaraz przyjdę. Uważaj, właśnie. Ha, zgadnijcie, co się stało. No, standardowo listonosz, nie? Ale przywiózł mi w końcu pada do kompa. Kupiłem sobie miesiąc temu na AliExpress pada do Xboxa. Podróbka i długo będę testował. Zły książę. Także zobaczymy. Zabiłeś biednego. Może jakiegoś Super Meat Boya nagram na padzie, czy coś. Nie puszczę cię przez te drzwi, zdrajco. Mm-hmm. Ostatnie trzęsienia ziemi obudziły pod lodem różne prastare, potworne rzeczy. Poprzysięgliśmy trzymać je pod kluczem. Masz głos jak... Myślę, jak właśnie... Już jakiś bohater w tej grze miał ten głos. Rexar chyba. Tak, chyba Rexar. Ach, nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Tak mi się wydaje mocno, że to był Rexar właśnie. To mi się bardziej podoba. Zajmij się tym. Dobra. Uważaj. Niewątpliwie. Ole, ścisnąłem. Mocno jest skumalacja. Słyszałem zaklęcie przyzwania. Co znowu? Arthas nie może zginąć, rozumiem. Nie będzie mi rozkazywał. Nikt nie dorówna mojej. Mam na podleż się, Arthasie. Nareszcie. Dobra, elo. Nareszcie. O, w końcu mam tego ulta. Zajmę się tym. Czy coś? Rewersyjne. Okej. Zajmę się tym. Kui. Uważaj. Oddaj go Arthasowi, ty. A, już nie możesz. Na nerubie. No nieźle. Pożeram żywych. Dobra. I umarłych. I co, i tu jest jakieś tajne przejście niby? Ej, tu jest jakieś przejście. Albo nie? Albo tak? Dobra, whatever, nieważne. Wchodzimy tutaj. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Chyba on tylko może, nie? Nubarę. Słyszałem no zaklęcie przyzwania. Bo ma klucza. I co, koniec misji już? No nieźle. No, nieźle. No to może niepotrzebnie na te dwie minuty odchodziłem, no ale przyszedł listonosz, no to coś. Trudno. Coś jest nie tak. Jeśli ten krasnolud mówił prawdę, to nie wiadomo. No nigdy nie wiadomo. Może czaić w mroku. Te schody prowadzą do samego serca dawnego Imperium Nerubian. Musimy być ostrożni. Dobra. Oczywiście. XD. Idź przodem, najwyżej pierwszy padniesz. Dobrze. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Ten drugi klip, który jest wycięty, ma 3 minuty i niecałe 30 sekund, zanim skończę mówić, tak będzie. No dobra, ale w każdym razie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Siemasz. Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę ci serduszko.